Sponsorem HiScore jest sklep Ultima.pl, oferujący gry, konsole i akcesoria. Warszawa, ulica Chłodna 35-37, Katowice, ulica Tysiąclecia 15. Sponsorem HiScore jest wydawca Rapples Przeznaczenie, darmowej gry MMORPG bez abonamentu. Witamy Państwa w specjalnym odcinku magazynu HiScore, który w całości zostanie poświęcony targom E3, największemu biznesowemu wydarzeniu w branży gier. W dzisiejszym programie w telewizyjnym skrócie omówimy konferencje sprzętowych gigantów branży Microsoftu, Sony oraz Nintendo. Zapraszamy. Jak co roku, na początku czerwca do Los Angeles zjechali przedstawiciele biznesu oraz zaproszeni dziennikarze. Machiny PR-owe budują niesamowity hype przed najważniejszym wydarzeniem branży gier. To targi Electronic Entertainment Expo, na których prezentowane są nowe konsole oraz zapowiadane kolejne gry. W tym roku tradycyjnie targi otworzyła firma Microsoft, która swoją konferencję rozpoczęła od prezentacji Halo 4. W tym roku Xbox 360 z najlepiej sprzedającej się konsoli w Ameryce Północnej stał się najlepiej sprzedającą się konsolą na całym świecie. Chcę podziękować wszystkim obecnym na targach partnerom biznesowym oraz milionom konsumentów na całym świecie, którzy nas bardzo wspierają. W tym roku naszym celem jest dostarczenie jeszcze bardziej zdumiewającej rozrywki. Dziś będziemy mówić o konsoli Xbox 360, jedynym urządzeniu, które łączy całą rozrywkę w jednym miejscu. Gry, filmy, sport, telewizję, muzykę, społeczność, a wszystko z obsługą Kinecta. W tym roku mamy najlepszy jak do tej pory plan wydawniczy. Listę gier otwiera Master Chief, powracający w Halo 4. Pozyskaliśmy też nowych partnerów, którzy dostarczą jeszcze więcej kontentu dla Xboxa. W tym roku Xbox pojawi się też na waszych telefonach, pecetach oraz smartfonach. Nigdy wcześniej nie było tak wielu powodów, aby mieć Xboxa. Ubisoft na konferencji Microsoftu zapowiedział kolejną część skradanki Splinter Cell o podtytule Blacklist. Gra będzie kontynuacją wydanej tylko na Xboxie 360 oraz PC-tach Splinter Cell Conviction. Microsoft bardzo też dba o współpracę z innym dużym wydawcą Electronic Arts, który tym razem ponownie poszerza gry sportowe. Rok temu z dumą ogłosiliśmy, że Kinect będzie obsługiwany przez gry EA Sports. W tym roku dwie największe sportowe marki gier wideo, Madden NFL oraz FIFA, będą miały zaimplementowaną obsługę przez Kinect. W obie gry można zagrać na targach. Marka FIFA od zawsze kojarzy się z realizmem i łącznością z prawdziwym światem sportu. FIFA 13 jeszcze bardziej odda prawdziwe emocje piłkarskie oraz poprawi dowolność prowadzenia ataku. FIFA 13 dzięki Kinectowi podnosi to na wyższy poziom. Pozwoli prowadzić akcję na najwyższym poziomie bez przerywania rozgrywki. Zobaczcie, jak to wygląda i zwróćcie uwagę na funkcję sterowania głosem. Kontrola głosem pozwala zmieniać taktykę w trakcie gry nawet bez wychodzenia do menu. Microsoft w tym roku nie zapomniał o hardkorowych graczach. Uwagę wielu osób przykuła prezentacja nowej części Gears of War, która tworzona jest przez warszawskie studio People Can Fly. Gears of War Judgment przedstawi wydarzenia przed trylogią z Markusem Fenixem. Bohaterami nowej gry będą Cole i Bert, a gra ukaże się w 2013 roku. Fani samochodówek również nie powinni być smutni. Dla nich Microsoft ma Forza Horizon, kolejną część kultowego symulatora wyścigów. Jednak gry nie były najważniejszym punktem konferencji Microsoftu. Xbox to już nie tylko konsola, to usługa dostępna na wielu urządzeniach. Czy wyobrażacie sobie życie bez smartfona albo tabletu? Smartfony zmieniły życie miliardów ludzi na całym świecie. Pozwalają czytać, grać, oglądać filmy, słuchać muzyki i przeglądać internet. Siedząc przed telewizorem, zawsze w zasięgu ręki jest smartfon. Ale do tej pory był to problem, bo te urządzenia ze sobą nie współpracowały. Grając w wysokiej klasy grę na konsoli, wasz tablet albo smartfon może jeszcze bardziej wciągnąć was w rozgrywkę. Oglądając sport, smartfon może pokazywać wszystkie statystyki. Oglądając wasz ulubiony program telewizyjny, smartfon w trakcie jego trwania może pokazywać dodatkową zawartość. Wcześniej było to niemożliwe, ale teraz to się zmieni. Ogłaszamy rewolucyjny projekt Xbox Smart Glass, który połączy te wszystkie urządzenia. Xbox Smart Glass wykorzystuje te wszystkie urządzenia, które już macie i kochacie. Komputery, smartfony z Windows Phone, iPhone i iPady oraz urządzenia z Androidem. Dzięki Xbox Smart Glass filmy są jeszcze bardziej wciągające, telewizja ciekawsza, muzyka bardziej interaktywna, a gry jeszcze bardziej zapierające dych w piersiach.
Xbox Smart Glass to naszym zdaniem strzał w dziesiątkę, gdyż pozwoli na płatną dystrybucję tego samego kontentu na większej ilości urządzeń, a nie tylko na konsoli Xbox 360. Konferencję Microsoftu uświetnił krótki koncert Ashera, który promował Dance Central 3. Sony jak zwykle postawiło na rozmach i zorganizowało największą konferencję. Te targi to finał Super Bowl branży gier. Wszystko, co zapowiemy na targach, będzie poddane bardzo surowemu osądowi. Dziennikarze powiedzą, kto wygrał, a kto przegrał na E3. Każda zapowiedź i każde słowo będą analizowane i wspominane przez lata. Nie chodzi tylko o treść, ale też o formę przekazu. Dlatego prowadzenie takiej konferencji to dla mnie świetna zabawa i czysty relaks. Od 17 lat te targi są świętem naszej branży. PlayStation ma zaszczyt być tutaj od samego początku. Każdego roku przyjeżdżamy tu z Nathanem Drake'em, Colem McGraffem i Solidem Snake'em. W tym roku chcemy złożyć hołd bohaterom naszej branży, prawdziwym wizjonerom, dzięki którym odnieśliśmy tak wielki sukces. Chcemy złożyć hołd wszystkim graczom. Pierwszą z zaprezentowanych przez Sony gier był nowy tytuł twórców Heavy Rain. Od blisko 15 lat studio Quantic Dream zajmuje się produkcją gier, które w interaktywny sposób przedstawiają historię i emocje. Z Heavy Rain oraz naszym ostatnim demem technologicznym pokazaliśmy, jak 3D w czasie rzeczywistym może dostarczać jeszcze bardziej emocjonujących doświadczeń. Dziś mam przyjemność ogłosić nową grę firmy Quantic Dream na PlayStation 3 pod tytułem Beyond Two Souls. Śmierć jest największą tajemnicą ludzkości. Nikt nie wie, co się dzieje z nami po śmierci. Mamy nadzieje, strachy, wątpliwości. Ale dalej nieznanym pozostaje to, co jest po drugiej stronie. Judy Holmes wie na ten temat nieco więcej. Od kiedy pamięta, ma pewną łączność z obcym światem, jakimś duchem. Ona sama nie wie, kim lub czym to jest. Coś, co łączy nasz świat z tym drugim. Beyond opowiada historię 15 lat życia Judy. Po raz pierwszy w historii gier wideo pokażemy drogę człowieka, wszystkie smutki i rozterki, aż do czasu, w którym jest teraz. Sony oprócz tej nowej marki pokazało też God of War Wstąpienie, kolejną część przygód Kratosa. Sporo uwagi poświęcono też The Last of Us, nowej grze typu Survivor Horror, która tworzona jest przez autorów bestsellerowej serii Uncharted. Sony nie zapomina też o platformach przenośnych. Niedawna premiera konsoli PS Vita nie była może tak udana, jakby chciał tego jej producent, ale nie można też mówić o porażce. W drodze do sukcesu pomóc mają zapowiedzi nowych gier. 30 października pojawi się gra Assassin's Creed 3 Liberation, która sprzedawana będzie także w zestawie z białą konsolą PS Vita. Znana gra ma przyciągnąć nowych klientów. Kolejną hardkorową grą na PS Vita będzie Call of Duty Black Ops Declassified. Wiadomo jedynie, że będzie strzelaniną i wykorzysta dwie gałki analogowe do precyzyjnego sterowania. Ani Sony, ani Microsoft wbrew plotkom nie zapowiedziały żadnej nowej konsoli. Za to Nintendo już rok temu na targach E3 pokazało nową stacjonarną konsolę Wii U. A teraz poznaliśmy jeszcze więcej szczegółów na jej temat. Konferencja Nintendo rozpoczęła się od zapowiedzi Pikmin 3 i to w dość nietypowy sposób. W przekazie telewizyjnym wykorzystano rozszerzoną rzeczywistość, która do tej pory była znana choćby z gier na Nintendo 3DS. Dzisiejszą konferencję rozpoczęliśmy od prezentacji gry, bo one są teraz dla nas najważniejsze. Chodzi tylko o gry. Na targach prezentujemy 25 gier na Wii U i musicie poświęcić trochę czasu, aby je wszystkie zobaczyć. A to tylko część nowości z naszego portfolio pokazywanego w Los Angeles, bo mamy też przecież nowe gry na Nintendo 3DS. Porozmawiajmy jednak o nowej konsoli Wii U, której wbudowany ekran dotykowy dostarcza nowych doświadczeń. Chcę powiedzieć, jak Wii U zmieni życie graczy oraz niegraczy. Zrozumienie tego jest kluczowe i już mówię dlaczego. Wii U robi trzy rzeczy. Zmienia granie, zmienia interakcje z twoimi graczami, przyjaciółmi oraz zmienia konsumpcję telewizji. To jest nie tylko innowacyjne oraz intuicyjne. To przede wszystkim rewolucjonizuje domowy salon. Dostarczy domowe wypożyczalnie filmów oraz VOD, a także YouTube oraz inne popularne serwisy wideo. Ale tu chodzi o unikalną formę konsumpcji tej zawartości. Wiemy, że to duże wyzwanie i ciężko to wszystko pokazać w ciągu kilku dni targów. Tutaj na E3 skupimy się tylko na nowych formach grania oraz łączności z przyjaciółmi. W późniejszym czasie zaprezentujemy, jak Wii U zmieni rozrywkę w zaciszu domowego salonu. Nintendo ogłosiło, że nowa konsola Wii U będzie mogła jednocześnie obsługiwać dwa kontrolery tablety i pozwoli na wzajemną rywalizację pomiędzy dwoma graczami. Obaj będą mogli jednocześnie śledzić rozgrywkę na dużym telewizorze, ale wbudowany ekran pokaże różne rzeczy. Kontroler do Wii U jest skierowany zarówno do graczy, jak i niegraczy. Posiada dotykowy ekran, dwie gałki analogowe, przyciski A, B, X, Y, spusty, a także akcelerometr oraz żyroskop. Do tego posiada wbudowaną kamerę, mikrofon, głośnik oraz czujnik podczerwieni. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek Highscore. Relacje
właśnie z E3 będziemy kontynuować w kolejnych odcinkach. Za tydzień pokażemy najciekawsze gry targu. Do zobaczenia. Sponsorem Highscore jest wydawca Rapples Przeznaczenie, darmowej gry MMORPG bez abonamentu. Sponsorem Highscore jest sklep Ultima.pl, oferujący gry, konsole i akcesoria. Warszawa, ulica Chłodna 35-37, Katowice, ulica Tysiąclecia 15.